Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym obchodzimy w wymiarze diecezjalnym 24. Światowe Dzień Młodzieży. Ojciec Święty Benedykt XVI skierował do młodych orędzie, którego myślą przewodnią są słowa świętego Pawła. Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Papież wyjaśnił, że Bóg żywy to zmartwychwstały i obecny w świecie Chrystus. To On jest prawdziwą nadzieją. Ojciec Święty zachęca was, droga młodzieży, drodzy młodzi przyjaciele, abyście spotykali Jezusa codziennie w modlitwie, w Słowie Bożym, w liturgii, a szczególnie w Eucharystii. Waszym zadaniem jest świadczyć o zmartwychwstałym przez dokonywanie wyborów zgodnych z Ewangelią i chrześcijańską miłością, radością, a przez zaangażowania apostolskie powinniście pomagać waszym rówieśnikom w poznawaniu Jezusa. Drodzy młodzi, w dniach od 4 do 5 kwietnia po raz siódmy spotykacie się na Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej. Pozdrawiam serdecznie wszystkie grupy apostolskie. Pozdrawiam serdecznie przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, Ruchu Światło Życia oraz wszystkich, całą młodzież, którzy włączają się dziś, 24 Światowy Dzień Młodych, celebrowany tam w Rzymie i w diecezjach całego świata, razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. W ramach programu duszpasterskiego w Polsce o to, żeby troską życie podejmujecie hasło orędzia papieskiego. Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić także wspólnoty neokatechumenalne, które corocznie pielgrzymują do Katedry Wawelskiej z pięknymi palmami, by razem ze wszystkimi zgromadzonymi na Eucharystii ze swoim biskupem wyznawać wiarę Jezusa Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka. Cieszę się, że w waszych sercach jest entuzjazm, radość i odwaga pójścia za Chrystusem. Przekazujcie wasz charyzmat życia autentycznie magicznego rodzinom, wskazując im, że warto żyć prawdziwymi wartościami, wartościami chrześcijańskimi. Czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II przypomnijcie sobie jego wezwanie, które przypomniał nam również Benedykt XVI w swojej wspaniałej homilii z okazji 4. roku jego odejścia do Ojca. Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. On was poprowadzi. Da wam siłę, byście szli za nim każdego dnia i w każdej sytuacji. Słowa Ojca Świętego z okazji jubileuszu młodzieży na Torbergata w Rzymie. Niech ta myśl sługi Bożego przewodzi wam na drogach życia. Niech prowadzi was
ku radości poradnia z Matusem. Tego Wam życzę. Wam wobec młodzieży naszego miasta Krakowa i całego diecezji. Bądźcie ludźmi nadziei. Nadziei dla Kościoła i dla Polski. Po to się wspólnie dzisiaj módlmy. Katedrze Łopeckiej. Amen. Zobaczcie.